że co? Że dworzec wileński? No, jak już dworzec wileński słowo padło, to znaczy, że blisko. W sobotę otwarte. Co? Metro. Tak? Za tydzień. Tak. Za tydzień? Tak. 7 marca. 7 marca. No to jeszcze mam kartę czynną, wiesz? 7. 3-4 dni będę jeszcze mieć kartę nawet, wiesz, bo po 10 mi się odebrało i kartę kupiło, tak. No to tak, to 3-4 dni sobie pojeżdżę, potem się doładuję z łaski Bożej, jeżeli ta ewolina nie wybuchnie. No chyba nie, już jest skończyć, bo to ma, bo podobno, dlaczego tak długo opierali, wiesz, pisali, że on ma rozbudowaną sieć strony przeciwatomowej, że to nie tylko była budowa metra, tylko także strona przeciwatomowa. Czyli to była całe podziemne miasto otwierane jednocześnie. No. Oni już wiedzieli, że z tą Rosją nie zbyt. Ale wiesz co, na 24 zł kupić bilet, to metro też czynne. Tak. I można za 24 godziny wszystko zwiedzić. A widzisz? No. No najlepiej to mieć kartę, wiesz tą kartę, ale z kartą trzeba i wtykać, i przytykać, i przykładać. Dobrze, że te drzwi jeszcze oni otwierają tam boczne.
na metrze, bo to cały czas... A to nie jest tak, jak powinno być, bo w Chinach, gdyby to były Chiny, nawet z tym skomplikowaniem budowy, bo ty wiesz, że tam jednak są przeciwbetonowe jako w rękawach tego milimetra, poza tym są, nie jest to tylko sama linia metra, bo tam są tory odstawcze, a wiesz, tory odstawcze idą od milimetra, no, bo kilometr od milimetra, więc to jest taka jakby linia, gdzie są jeszcze tory odstawcze na wypadek awarii. Jest to straszliwie droga inwestycja, bo to nie tylko same tunele, ale Chiny. Tory. Nie, ja mówię o tym naszym metrze. No. Gdyby to były Chiny z takim samym poziomem trudności budowy, to to by oddano w ciągu 2 lat i to jeszcze na pewno nie 7 km, tak jak tutaj, tylko 22. 20. Bo oni mają takie mniej więcej normy, że oddają najbardziej skomplikowane obiekty w ciągu 2 lat i to kolosalnej drogości, bo to jest straszliwie drogie wszystko, taka budowa, ale i skomplikowane, bo to jest przede wszystkim kable, prawda? No kable. Zobacz, jak w moście te kable przerwano, no. Łazienkowskim. Ile to problemu, ile to... Ale u nas nie ma po prostu gospodarza, bo gdyby był gospodarz, to nie wiem, czy to słyszałeś, że było według programu wyborczego tej kurwy Żydowy, że ta linia miała być teraz właśnie o tej porze, to znaczy w 2015, oddana od Woli, czyli od Placu Powstańców Śląskich do, proszę ciebie, do Brudna, czyli 22 km miało być oddane, 7,5, jak teraz. Właśnie. Cała linia druga miała być oddana, już. Mm-hmm. Dlaczego? Bo przecież ona 4 lata jest budowana. No to kto to tak buduje tak powoli? Nikt. Tak. W Chinach to by 2 linie metra zbudowano. Właśnie. Dlaczego w Chinach? No dlatego, że tam jest dyscyplina. Poza tym tam się wie, że im krócej się buduje, nie wiem, czy słyszałem taką tezę, no, że im krótszy czas budowy, tym niższe koszty. Tak. No. No tak to jest w tych żebracznicach. W Chinach, ja mówię właśnie no, w Chinach. Dlaczego w Chinach? Bo największa liczba nowych odcinków metra w ogóle w świecie jest budowana w Chinach. Tak. Nie ma takiego kraju, gdzie się takich tysięcy kilometrów podziemnego metra zbudowało tyle, co w Chinach. Tak, tak, oczywiście. Każde milionowe miasto w Chinach, a tych miast jest tam 100 milionowych, no. ma własną linię metra. Tak. Taki na przykład Xi'an. No. Kto to u nas słyszał jakimś Xi'anie? Xi'an jest kolosem, który ma 7 milionów. Tak. A się mieści w prowincji Shaanxi. Aha. Gdzieś jakiś straszliwy góra, które mają po 7 tysięcy metrów na zachodzie Chin. Tak. Przychodzący. No. Ale po co im to atomowe w tych Chinach? Tam kto ich będzie atakował? Matko Boska. Ale oni są przedsiębiorczy, to może dlatego. To przecież to teraz nie Chiny, to tylko ta Ameryka boi się tej Rosji, Rosja Ameryki i to wiesz. A Chiny jako piąte koło uwozu, no ale niech się zbroją. Czy ty wyobrażasz sobie Chińczyka jako żołnierza? No. Bo on jest mały, kurduper, no. Gdzie on będzie walczył? Nie. Jak? Nie, to nie jest ta kultura. No. Oni nie są tak agresywni. On nigdy nie prowadzi żadnych wojen. Jak on będzie walczył? Jak on jest taki jak ten maleczek? Kurduper. No jak on będzie walczył? Nie. To nie jest kultura wojny. Wojny to są właśnie wspólnoty. No. Właśnie ci, te kurwy ruscy, Amerykanie, oni się lubią trzaskać po nogach. Bo pokazywali, jak była wojna w Iraku, Amerykańców w kasku. No to wygląda jak hitlerowiec. No ale teraz, czy ty widziałeś Chińczyka w takim kasku? No to może wiesz. Nie. To nie jest społeczeństwo nastawione na wojnę. Chińczycy? Tak. Tylko na rozwój pokojowy, ale bardzo intensywny. A jak świetnie się orientujesz, no jak ktoś się nastawi na bardzo intensywny rozwój pokojowy, to po pewnym czasie staje się taką potęgą, że cały świat zaczyna siedzieć
u tego intensywnie rozwijającego się w pokoju w kieszeni. Ja ci też powiem, jak tutaj były fajerwerki, co ja wyszłam na Sylwester, na Sylwestra, to te Chinki tak przy wejściu do Stadionu Narodowego tu stały bardzo miłe, uśmiechnięte, jak się cieszyły, jak robiły zdjęcia, ale nie szalały jak te Polaczki. Nie były dzikie jak te Polaczki, które a to radość, a to agresja, a to hipochondria, a to nerwowość, a to radość, a to wrogość, bo to wiesz, że nawet ta radość jest nienaturalna, bo jest hipochondryczna. Tu się zmienia, tak, tak. No, nieciekawie, nieciekawie. A Chinki były zadowolone, uśmiechnięte, rozpromienione od ucha do ucha, szczęśliwe, ale spokojne. Ale spokojne, nieagresywne i nikomu nie przeszkadzały. Wręcz przeciwnie, dały dużo radości. No, ja się tak spojrzałam na te Chinki i one takie fajne i do każdego, wiesz? A Polaczki to wiesz. To jest bardzo niebezpieczna kultura, bardzo, to Amerykanie już to wykryli. No. Przez intensywność pokojowego rozwoju tak narasta tak, straszliwie tak. Bogactwo. No. Że wszyscy są po pewnym czasie w kieszeni u tych Chińczyków. No tak. To, nie wiem, czy sobie przypominasz podobny proces. Bardzo bogate Chiny. Tak. Poprzez pracowitość. Tak. Nie wiem, czy sobie przypominasz, że taki już wzór jeden był tego typu rozwoju, mianowicie Japonia. No. I oni idą ścieżką Japonii. To znaczy oni powtarzają ten cud gospodarczy, który był w Japonii. Toczka. No wiesz, ale Japonii nie poszczęściło się. No nie poszczęściło się, bo 20 lat ma stagnację. Te 20 lat ostatnio to stagnacja. Ale tam były, wiesz, i te wybuchy, i wulkany, tak, i tsunami. Tak, ziemia ziemi. Olbrzymie katastrofy różnego typu. Nawet wybuch wulkanu niedawno był gdzieś w Japonii południowej. Tak. Coś okropnego. Poza tym, słuchaj, Japonia jest pod buciorem USA, bo to jest bardzo bliski sojusznik. Więc decyzje gospodarcze w Japonii, no. Nie Japonia podejmuje, właśnie, tylko USA. I dlatego tak właśnie stoi, bo gdyby była niezależna od Chiny, to by się rozwijała jak raca. Oczywiście. Niedługo w ogóle tu by byli Japończycy na tym wiadukcie. Tak. Bo oni by byli tak ekspansywni, że ta szkoła już by była własną Japonką. Grunt nawet. Komuniści ją zbudowali. Tak, ale nawet Japończycy by ją przyjęli, prędzej czy później. Gdyby nie Amerykanie, którzy zastopowali ich rozwój. Tutaj w tym komunizmie to więc tak, czy się stoi, czy się leży, to się należy. Ludzie się ponauczali, przyzwyczaili się, a tu już sytuacja jest całkowicie, proszę Państwa, odmienna, bo się chodzą i mszczą. No. No zobaczymy, jak tam dalej będzie z tym bogactwem. Jeszcze raz powtarzam, to jest taka bardzo podstępna metoda azjatycka. Rozmiń się na taką skalę, że stanie się groźny dla każdego. Tak. Po cichu. No. Tajemnicy, rozumiesz? I taka właśnie taktyka była przez ostatnie 20 lat, jeżeli chodzi o Chiny. Ale Chiny to jak wszyscy wiedzą, w ogóle mentalność, oni się tym murem odgradzali i oni nikomu nie szkodzili, bo oni chcieli być zamknięci sami w sobie. No ale to wynikało z takiej, wiesz, głupoty, że oni są najmądrzejsi, z takiej głupoty, że oni są najważniejsi, najinteligentniejsi i mają tajemnice, których nie chcą zdradzać. No to w każdej kulturze coś podobnego jest. Usram się, nie dam się, a nie dam, a się nie podzielę, prawda? No to więc tak. Każdemu to może być bliskie. Dlaczego? Dlatego, że całym światem rządzi szatan, on jest ojcem kłamstwa. No Jezus powiedział, proszę Państwa, to do przywódców religijnych, do faryzeuszy, a oni zamiast trzymać ten poziom moralności, sprawiedliwości, bo nauczyciel taki duchowy to od duchowości, prawda? No to oni odwrotnie żyli w kłamstwie. Wszyscy kradną, wszyscy kłamią, wszyscy mataczą. No to i okazało się teraz, wiesz, że i tu w Polsce też ktoś na kimś... A dobrze, że te lasy chcą sprzedać, a te łąki pola, kto tam będzie? Chcą, proszę Państwa, sprywatyzować.
Także no niestety, to nie jest Bożie. Także ojcem tego świata jest diabeł. Ale że to tak poubierane, poprzybierane, że żeby tego nie było widać, no to właśnie jemu na tym, temu szatanowi zależało, żeby to ładnie wyglądało na zewnątrz. I to właśnie jest faryzejstwo. Czyli na pokaz ksiądz się modli, na pokaz lud się podli. To jest wam gdzieś bliskie, gdzieś to słyszeliście, gdzieś to wiedzieliście. No, ale o tym efekcie cieplarnianym, no to świadkowie Jehowy mówili już od ponad 100 lat i bez pieniędzy. Nic za to nie chcieli. Mówili, bo to jest prawda. Trzeba było mówić. Ostrzegali. A teraz już wiesz, dla potomstwa, dla wnuków to jest za późno, bo oni nie będą tu już mieszkać. Zleją się bieguny, proszę ciebie, i niestety chemia, rak. Straszny. Jeszcze dopóki człowiek żyje, to jeszcze walczy. A jak dużo nakradł, dużo ma bogactwa, to z tym rakiem walczy, z chorobą śmiertelną. A jak za dużo podpadł komuś, no to chce szybciej odejść z tego świata, żeby tych skandali było mniej, żeby ludzie nie widzieli, żeby ludzie nie patrzyli i on sam, żeby też nie miał tej świadomości, że ludzie odbierają sobie życie w procencie większym teraz, jak kiedyś. No teraz też tutaj audycja była w radiu. A niestety Warszawa musi się szykować do konkurencji z Chinami, dlatego no. Musi mieć 1000 km/h. Jeżeli chodzi o Szanghaj, ma już około 1000 km/h pod sobą. Ma 25 milionów Szanghaj obecnie. Tak. A to całe 1000 km potwornej ilości tuneli zbudowano w ciągu ostatnich 20 lat. Aha. No, Chiny są, wiesz, rewolucyjne, bo one zagrażają już każdemu. Te Chiny. Nie, one są straszliwe w sensie w ogóle rozwoju gospodarczego. To no. Jest niesamowite. No. Mhm. Ekonomicznie. Także Chin można się już bać. Chińczyka, Chińczyków. Także tylko u nas się dowiesz prawdy, tak. Tylko u nas się dowiesz. Całej prawdy.